znieść kaprys Marcina, który w tych przestrzeniach metafory operowej zawsze znajduje jakiś konkret, poprzez który potrafi opowiedzieć wiele o sztuce opery i o historii tego teatru. Także jeśli Państwo pozwolą, to uścisnę mu dłoń, dziękując za tę inicjatywę. Nasi wielcy malarze, mam nadzieję, nie mają za złe, że od czasu do czasu tu się zdarzy jakiś incydent artystyczny, wystawowy, ale myślę, że spodoba się Państwu. No i proszę Cię, Marcinie, zabierz głos, przedstaw Anię i naszych szewców, którzy w istocie rzeczy są największymi bohaterami tego wieczoru. Dzień dobry Państwu. Ja chciałem jeszcze przypomnieć, że Galerię Opera robimy wspólnie z Akademią Sztuk Pięknych, ale niestety rektor Adam Myjak nie miał na dzisiejszą okazję odpowiednich butów, także prosił, żeby przeprosić za jego nieobecność. Ja powiem, obiecuję mówić bardzo krótko, ale chciałbym mówić wspólnie z Anią Skołoszyńską-Ciecierą, którą wspólnie zrobiliśmy tę wystawę, a była to jedna z trudniejszych wystaw, jaką mieliśmy tutaj do zrobienia. Mam nadzieję, że tego nie będzie widać, ale trudna dlatego, że my pomyliliśmy temat tej wystawy. My myśleliśmy, że mamy zrobić wystawę o butach, a w międzyczasie okazało się, że tak naprawdę mamy zrobić wystawę o dwóch bardzo ważnych pracowniach w tym teatrze. Pracowni szewskiej i pracowni malarni kostiumów. Dlatego chciałbym bardzo podziękować Elżbiecie Balcerzak i Tomaszowi Pawelcowi, garderobianym, którzy w stertach butów zapraszam! Są tutaj, prosimy bardzo do nas. Butów mamy kilkadziesiąt tysięcy. To dzięki nim udało nam się odszukać te, mam nadzieję, najlepsze. A teraz zapraszam na scenę szewców. U mnie w domu mówiło się: bądź szewcem, a będziesz szczęśliwy. Mam nadzieję, że to było prawdziwe powiedzenie. Poproszę pana Jacka Białowąsa, Grzegorza Buchholca, Macieja Głowackiego. Czy was nie ma? Czy jesteście skromni? Ryszarda Gajcego, Andrzeja Ilczuka, Czesława Jakubiaka, Władysława Lesiewicza, Wandę Motyczyńską. Są, ja was widzę tam. Marka Motyczyńskiego, Franciszka Przybysza, Henryka Rogalskiego i Tadeusza Wojdę. Proszę Państwa, widać, reszta naszych szewców jest bardzo skromna, ale buty w Teatrze Wielkim to nie tylko szewcy, to także malarnia kostiumów, bo one są robione troszeczkę inaczej niż buty normalnie do noszenia, mają inne zadania do spełnienia, także mogą być robione indywidualnie, pojedynczo i każde mogą być pomalowane. A jeśli pomalowane, to przez Sławkę Librant i Grażynę Andrzejewską. Chodźcie, chodźcie. Proszę Państwa, chciałbym jeszcze, zanim wejdziemy na wystawę, podziękować wszystkim osobom, które pracowały przy tej wystawie. Oczywiście Ani. Chciałbym podziękować Sylwii za memo. Zapraszam Państwa do kupowania katalogu i bardzo specjalnej gry dla dzieci. Jak wiadomo, buty nosi się zazwyczaj parami, a właśnie w tej grze trzeba je dobrać do pary. Dziękuję Iwonie, dziękuję Kasi. Dziękuję Mariannie, która produkowała tę wystawę. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, co znaczy wyprodukować taką wystawę. Ona też nie wie, ale robi, co może i zaraz zobaczycie, co jej się udało. Dziękuję bardzo i zapraszam Państwa do środka. Komunikat na temat pracy naszych kolegów. Tak, bardzo ważne. Proszę Państwa, jeżeli mają Państwo buty, które wymagają naprawy, to zapraszamy w godzinach pracy galerii od 10 do 17, od czwartku do soboty. I między innymi ci Państwo się nimi zajmą.